Cześć, witajcie, ja jestem Abra i dzisiaj Koło Fortuny będzie decydowało o tym, ile jakiego jedzenia mamy zjeść. Jak sami widzicie, przygotowaliśmy właśnie tutaj koło, gdzie mamy napisane dużo jedynek. To drugie pole jest właśnie wypełnione numerem 1 i co drugie jest innym, czyli na przykład 2, 5, 7, 8. Mamy przygotowane różne jedzenia, zarówno dobre, jak i te złe. Mamy na przykład frytki z maka, więc wiadomo, każdy je lubi, a są także i nie wiem, na przykład ostre sosy, więc tak trochę niedobrze. I właśnie Koło Fortuny będzie nam mówiło, ile mamy czego zjeść, czyli na przykład jedno pudełko frytek z maka, albo 2. No akurat 2 mógłbym zjeść. I ze mną jest Maciek oraz Sebastian, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę dzisiaj bardzo, ale to bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o złe rzeczy, mamy, słuchajcie, tutaj właśnie ostry sos, papryczki, piripiri, cytrynę oraz psie ciastka. O, pies, chcesz ciastko? Chyba nie. Jeśli chodzi o dobre rzeczy, mamy właśnie Fifi, kinderki oraz, słuchajcie, takie zwykłe ciastka dla ludzi i frytki z maka, tylko po prostu nie wiemy, ile tych frytek będzie, no bo jakby nie wiemy, ile wylosujemy, a jak wylosujemy, to wtedy po nie pójdziemy, czy to będzie jedno opakowanie, czy 2, czy 7, czy 8. Osobiście wolałbym 8. Losować będę najpierw ja, potem Maciek, potem Sebastian i wszyscy po prostu musimy zjeść daną ilość. A czekam na 8 kinderków. To dostałbyś całe to. No i wtedy nie byłoby dla was w sumie. Może być też 8 złego, więc zobaczmy, co nas tutaj czeka. Oglądajcie koniecznie do samego końca i subskrybujcie kanał. Ten czerwony guzik klikajcie tam na dole, zaznaczcie też dzwonek, bo dobijemy 1 000 000 subów. Pomoc się jakaś tam pewnie przyda. I pamiętajcie też o Instagramach, macie je teraz na ekranie oraz w opisie tam. Normalnie teraz już działamy, a teraz słuchajcie, bierzemy Koło Fortuny i losujemy. Pierwszą rzeczą niech będzie cytryna. Wydaje mi się, że to jest najmniej hardkorowa zła rzecz, a najwyżej potem będziemy zwiększać stawkę. Czyli najpierw cytryna, potem zróbmy jakieś czekoladki i zobaczymy, co dalej. Teraz tak, panowie, walczymy o cytrynę, więc ja ją tutaj kładę i wobec tego ja zakręcę jako pierwszy. Okej, oby jakoś mało, oby jakoś... Jeden plasterek cytryny wobec... Ale takie grube, będziemy robić grube. No dobrze, to ty jesz całą jedną cytrynę, a ja jem... ja mam jeden gruby plasterek cytryny, to jest, słuchajcie, Sebastian. 6! Okej, no to 6, to już dobrze. Może być serio cała cytryna, ale tak bez jaj, to może być cała cytryna. Zobaczmy, jak teraz macie. To może dla mnie nie starczy w ogóle, to było fajne. 1, 2, okej, dobrze, może być. Chciałem 1, ale jest okej. Wobec tego, słuchajcie, ja muszę zjeść 1 plasterek cytryny, Sebastian 6, natomiast Maciek 2. To będzie dla mnie wobec tego, no taki całkiem solidny. Ale on jest za gruby, normalnie tam byś 3 plasterki miał. Dobra, to są maćkowe, czyli słuchajcie, to są 2, no i teraz 6. Dawaj. No nie da się już kroić. No serio, potrzeba drugiej, dobra, 2. Z tego zrobimy 3, no niech będzie. No to zostaw to całe. Tak, dobra, to będzie 3. Ej, no to patrz, jest tutaj 6 dla ciebie. No to śmiało. No. Zjedz to, a ja ogarnę jakąś kolejną. Stary, musisz to wszystko nawet naraz zjeść najlepiej. Nie no, naraz to... Sebek mówi, że lubi cytrynę, ale że trochę się boi aż 6. Dobrze, no to zaczynamy numer 1. Okej, Sebek to sobie pokroił na połówki, żeby mu się po prostu wygodniej jadło. Tak jak widzicie, są połóweczki. A Abra tam jeszcze coś kombinuje z kolejną. Ja sobie kroję tak, żeby zjeścił cała, nie wiesz tam, patrz, ile on w skórce zostawia, stary. No właśnie nie, ja to wszystko weryfikuję, jest okej, jest okej. Pięknie. To jest dopiero 3. połóweczka, czyli półtora. Dobra, to ja jem swoją pierwszą. Okej, ale ty masz połówkę tylko tam. Widzicie, jak to wolno idzie? Ja ostatni będę musiał jeść. Co, cytrynka weszła. Okej, Abra chyba już kończy w tym momencie. On ma 1? Tak, on ma tylko 1. Dobra, byku, dawaj, no jak ty źle znosisz cytryny, to właśnie weź sobie 2 połówki, żeby szybciej poszło. To będzie 1 plasterek. Aaaa, cytryna! Nie no, serio, to slajtowe. Znaczy póki co, przynajmniej. Ja nie wiem, co z nim jest, ja nie mam pojęcia, co jest z nim stanie. No ale dobra, jeszcze ma 2. Nie, ale tylko tak by on dawał. Okej, nie, teraz już jest okej, ale naprawdę masakrasz mi łzy teraz. Dobra, jeszcze masz 2, ale te 2 to są takie małe, ci specjalnie dam. Natomiast jeśli chodzi o Sebastiana, tego zostało trochę więcej. No kurde, naprawdę tego jest dużo. Ja nie wiem, co z tobą jest. Ale ja oblizuję usta i wtedy dochodzi ten kwas do mnie, to jest straszne, no ale dobra, zerujemy. Jest no, z 10 plasterków. Ja już kończę, No to dawaj, bo temu to zostało z 10 plasterków, no bez jaj. Dobrze się bawisz? No to fajnie, że się dobrze bawisz. Dobra, ale Maciek zjadł. Ja skończyłem i ja chyba muszę odpocząć. Okej, dobra, troszkę mi zajęło zjedzenie tych cytrynek. Tutaj ale zostało dużo tego, stare, zostało. Jedyne 6 plasterków, także chyba nie było tak źle. Zjedliśmy, no. Ja tylko jeden. Będziemy zdrowi teraz. Hej. Słuchajcie, teraz przejdziemy do dobrej rzeczy, czyli będziemy grać o to Fifi. No i tutaj nie oszukujmy się, no lepiej chyba mieć 8 niż 1. Dlatego słuchajcie, ja kręcę. Dlatego ty musisz mieć 1. I zobaczymy, ile tego będzie. 4. Okej, umówmy się, 4 to jest dobry wynik. Zobaczmy teraz, jak tobie pójdzie. Dawaj, dawaj. Ja życzę mu 1. Okej, 5 to też jest dobry wynik. Dobra, to teraz zobaczmy, słuchajcie, jak Maćkowi pójdzie. Dobrze wiemy, kto teraz będzie miał 1. Nie no, super, naprawdę. Nie no, mnie się wydaje, że on może być serio 1. No tak, może być serio 1. Kołsemki! Ależ to! I wobec tego, słuchajcie, Maciek ma 1, to Fifi, ja 4, a Seba ma 5. Słuchajcie, mamy tutaj już przygotowane, ja biorę 4 i wobec tego muszę to chyba naraz zjeść, tak? Tak, oczywiście, że musisz naraz zjeść. Ale jak nawet? Ty masz 4, ty masz 5 chyba, także dawaj. Ale dobra odczyna. Mordo, pokaż. Ile już masz? 2. Dwa, no to szybciej miało być naraz. No patrz, mi się wymieści. Ej, to jest totalnie idiotyczny pomysł. To jest debilizm, nie róbcie tak. Ja tak mogę jeść. Dla mnie jest naprawdę okej. Teraz przechodzimy sobie do kolejnej złej rzeczy. No i panowie, co robimy? Słuchajcie, niech po prostu będzie ten sos. Tylko teraz tak, czy to mają być krople, czy to mają być łyżeczki? Ja myślę, że to mają być takie chochle do zupy. Czyli tak, u mnie będą krople, a u chłopaków, słuchajcie, po prostu będzie coś więcej. Bo ja naprawdę to źle znoszę, jakby bez jaj, słuchajcie. Umówmy się, że u mnie będą krople i będzie git. Myślę, że robimy te krople, a nie tylko ja, no bo to jest naprawdę, słuchajcie, mega, mega ostre. Testowaliśmy to chyba w poprzednim, czy poprzednim odcinku i to naprawdę jest mega, mega hardcore. Pytanie, czy słuchajcie, będziemy mieli po jednej kropli, czy może więcej? 7 bym mu dodał. Ty, on tak będzie miał z 8. 3. No, mogło być gorzej, a to. Okej, okay, ile ja? 1! No dobra, ale generalnie jakby, nawet jak będę tutaj miał 8, to jakoś przeżyję, ale chciałbym 1 jednak. Ha, dobra. Dawaj, lej mu, ale nie 3, daj mu więcej, stary. Nie, więcej mu daj. No on taki hardcore jest, daj więcej. No co rozlewasz to? Jak mi wyżre stopę, to będzie problem. Ale dobra, tutaj masz koniec końców więcej niż 3 krople, tak? Dobra? Dobra. I dobra, ja sobie dałem taką jedną porządną kroplę. Raczej powinno być spoko. Chochle, grzdyla. Spoczko, całkiem niezłe. To jeszcze mi daje. Nie no, jest ostre, ale... Ej, widać, że słuchajcie, już u Sebastiana się robi taka czerwona twarz. U mnie, słuchajcie, jest 1 kropla, co chyba tutaj mniej więcej widać. Na początku jest lepiej, potem jest gorzej, jak jeszcze przełkniesz i pójdzie ci w gardło, no. To jest dobre. O! Jak oddychasz, to jest tak ciężko oddychać. Oddychać nagle. Oddychanie jeszcze nigdy nie było takie trudne. Nienawidzę tego, słuchajcie, ostre. Napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie ostre rzeczy. No ostre to jest. Dobra, okej, panowie, teraz gramy o czekoladki, więc ja to rzucam, przytrzymaj mnie i zobaczymy, ile uda mi się tego wylosować. No liczę, że powyżej 6. Nie no, jakby by... Powyżej 6, błagam, powyżej 6. Tak! Bum! 8 na pewno, no jasne. Nie no, wleci mu z 2. Tak! 1! Dobra, czyli co, ja zgarniam resztę teraz. 6, a jeżeli bym zrobił powiedzmy 8, to i tak mam resztę, okej? Dobra. Cykson. I 6 idealnie wjechał! Ej, to całe opakowanie! No nie no, 1, 1, 6, ale wiesz, że musisz to wszystko na to będzie sama przyjemność, tak mi się wydaje. Ja on zabrał, to ty złodzieju, wracaj to, ale ty paru, wracaj to Dawaj te kinderki. Ale 6 jest moje. Ale 1 jest mój. No to ci dam 1, jest mój. No ale bez jaj, dlaczego masz 6? Dzienny przydział czekoladek. 1, 1 i cała reszta dla Maciocha, elo. Dobrze, teraz przynajmniej mogę ją zjeść, a nie tylko... Ja już swoją jem i jest naprawdę epicko. Cztery. Że zostały mu 0. No bo zjadł 2, teraz dołożył 4. Ja nie wiem co mój. Ale mnie się wydaje, że serio, na początku zjadł 2, teraz dołożył 4, czyli łącznie, słuchajcie, zrobiło się 6. Tyle co na tej tarczy, tylko z jednym problem. Kinderki były spoko, ale teraz są ciastka. No i z tym może być problem. Gramy, słuchajcie, teraz o ciastka, ale mówimy tutaj o połówkach. No bo to są ciastka dla psa, no błagam. No i to nie są takie małe na stare, serio. Więc uwaga, 3, 2, 1, go! Ej, nie może tak być, że on ma takiego farta. Ale on lekko zakręcił. No dobra, no dawaj teraz ty, ja cię przytrzymuję. Dobra, też musi być 1. No nie, jak? Słuchajcie, on ma 1, ja mam 7. No co no bo... Dobrze, to teraz ja wylosuję sobie znowu 1, proszę bardzo. No dlaczego wy macie takiego farta, no? Okej, ale no umówmy się, przy tych ciastkach serio można to wypluć. No bo ziom, no nie przegryziesz 7. 7 nie, my musimy zjeść, ale Maciek może... Tak, my musimy połknąć i zjeść, ale przegryziesz i będzie... Dobra. Ty, nie próbuj się wymigać. Okej, Abra i Sebek już jedzą. Ale to chrupie. Nice. Jak jakieś ciasteczka, krakersy. To w ogóle niedobra. Nie, Abrze chyba smakuje. No nie takie złe. One są pokruszone w mojej buzi. To bardzo dziwne, że je pogryzłeś i się pokruszyły? Niewiarygodne. Ej, powiedzieliście, że to zjecie. Tak powiedzieliście, a że tylko ja mogę wypluć. Obrzydliwe. To jest tragiczne. Mam przygotowane równo 7 kawałków ciasteczek i mam, słuchajcie, miskę, jakby coś tam poszło nie tak, na wszelki wypadek, bo chłopaki mówią, że naprawdę może być ciężko. Proszę bardzo. O nie, on tu gryzie. Nie pokazałem tego, on to ma... pokaż później. Oko, tylko polku zbyt kwalga, żeby to podgryźć. Ty, a może kolejną porcję, patrz, miseczko dla Maciusia. Słuchajcie, ja nie wiem, no my mieliśmy problem z jednym. Dobra, przed nami ostatnia zła rzecz, czyli te papryczki, których Abra się najbardziej boi. I to jest taki wstęp do frytek, które będą ostatnio dobre. Okej, to zakręcił Sebastian. 4! Dobrze! Okej, teraz Abra kręci, ile będzie miał? 7! Co za typy? Ej, dobra, teraz ja trafię jedno i wygram. Zjesz 7, ja zatem 7 ciastek. 6. O kurde. Okej, to 7, 6, 4. Ale nie zjem 7, nie mam. Ale trudno. Oj, to się źle skończy. Naprawdę, słuchajcie, to się może źle skończyć. Dobra, mamy pierwszą papryczkę przygotowaną. Ja może zrobimy, że na gryzy, no kurde. A nie, no nie, no teraz to nie można się wycofać. Także my z Sepkiem jemy na zdrowie. Nie, no nie całe, ja nie wiem całej. Jest aż tak źle? Jest dużo gorzej niż z tym sosem. O kurde. Ale jest dużo gorzej. Czyli zmieniamy na gryzy. No nie, no teraz? No bo ja nie zjem 7. Dla mnie kropla Okej, dobra, ja myślałem, że to jest ostry, a to jest... Nie jedz tego, nie masz szansy, stary, nawet. Czyli zmieniamy na gryzy. O kurde. Nie wodę, stary, mleko daj. To są ludzie, którzy lubią ostre. Chyba średnio im poszło. Okej, słuchajcie, mam tutaj pierwszą papryczkę, ja bardzo źle na to reaguję, więc nie chcę jeść jej całej naraz, po prostu je sobie tutaj spróbuję. No nie, no całą musisz, no co ty robisz, stary, ty gościu, no. My z Sepkiem wzięliśmy całą. On wziął połowę tylko i to taką naprawdę mizerną. O! Musisz dokończyć. Musisz, stary, dokończyć ją. I teraz będzie najgorsze, BUM! Mleko tu. Stary, no co się dzieje? Ale nawet nie może nic powiedzieć, to jest ostre czy nie? Nie, to jest katastrofa, stary. To jest masakra, no. Ja myślałem, że ten sos jest ostry, ale źle, jakby tracę słuch. Tracę słuch? Tak. Co ty gadasz? Tak, czuję coś takiego. Bo się takie ciśnienie, takie ciśnienie się robi, że nie słyszę. Znaczy słyszę, ale bardzo słabo. A jakby co tu jest mleczko? Czuję, że już łzy się powoli będą robić. A on już traci słuch, traci wzrok, teraz wych straci. Jeszcze jedna, gościu, dawaj. No nie, to nie jest coś fajnego, stary. Jest 7 tego? Ja mam niby 6 tego zejść dopiero jedno za mną. Dobra, to będzie druga. Ej, ale patrz, no ja popiję mlekiem. Jak ty wiesz, to gryzie i to pęka. Jezu. To popij sobie mlekiem. I co, będzie lajtowo? Tak. Słuchajcie, mamy tutaj zjedzone trochę tych papryczek. Jak sami widzicie, jest tutaj są ogonki, tutaj jest trochę tego... No kurde, gubię się w słowach. Nie wiem, ile tego zjedliśmy. Mnie się wydaje, że zjadłem koło 5, chłopaki chyba... Ja 3 zjadłem, nie dałem rady. A mi tutaj została ostatnia. Nie, serio, jakby słuchajcie, ja nie będziemy już do końca liczyć, ale sami widzicie trochę... No nie mogę mówić, tak, nie mogę mówić. Naprawdę, I prawie nie słyszę. Nie było co nagrywać, no bo my się z tym męczyliśmy tak, że ja nie mogę. Widzicie, już drugi karton mleka odpalony musi być. To też, słuchajcie, praktycznie całe. Dobra, ja cię dogram tutaj. Stary, to zjedz, bo to jest naprawdę hard. Lecimy. Nie, katar się robi. Nie, najgorzej, teraz będzie ciekł z nosa przez godzinę. Ej, mi się wydaje, że jestem uodporniony teraz, chyba. A która to jest twoja? No to już jest jakaś czwarta mniej więcej. Ja zjadłem 5. Bo jest naprawdę ostre, ale już po prostu nie ma tego zaskoczenia, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tam jeszcze 2. No to łącznie mamy 11. On zjadł 3. Ale na jest. Ej, ale serio to jest straszne. O kurde, piripiri niby. Teraz moment, na który chyba wszyscy czekali, no i po tych fatalnych papryczkach to naprawdę bardzo fajnie, bo lecimy po frytki do maka, tak. I teraz pytanie, ile paczek frytek wylosujemy? Nie pojedynczych frytek, tylko ile paczek. Ja liczę na dużo, może nie 8. Ale nie, 8 nie. Czy małych? Może średnik, może małych. Okej, średnik, no to 8 i tak. Zależy, ile wylosujemy. Ja będę kręcił jako pierwszy, mam nadzieję, że wypadnie jakaś fajna liczba, a nie 1, także lecimy. Trzy może być, pewnie się najem, ale liczyłem na więcej. Dobra, to teraz ja pokażę ci, jak się wybiera 8 frytków. 1! Lamos! 1! I zobaczymy, ile teraz będę ja miał. No nie, serio, nie liczę na 8, nie chcę 8, ale 1 to za mało. Dobra, Abra zakręcił. 1! Poważnie? Jeden. Dobra, okej, lepszy jeden niż 8, umówmy się, zjeść 8 paczek nie zjadłbyś, ale no 4 na przykład. I on chyba też trafił na pomarańczowy, tak swoją drogą, czy mi się tylko wydaje. No nie wierzę, ej serio, czyli słuchajcie, ja mam jedną paczkę, Seba ma jedną, a Maciek ma 3. On w sumie ma najlepiej, no 3 to jest akurat dobra ilość całkiem, nie? Wobec tego słuchajcie, idziemy do McDonalda, zobaczymy tylko jakie kupimy, czy małe, średnie, czy duże. Zjesz 3 duże? Może być ciężko. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, kupiliśmy 5 razy małe frytki, stwierdziliśmy, że nie ma co tutaj przesadzać i obczajcie cenę, 33 zł za 5 razy małe frytki, przecież to jest jakaś padaka. Tak, ta, było płacone. O, serio. Mamy. 33. Słuchajcie, jakaś afera się w ogóle tutaj robi. Ja nie wiem, czy my możemy jechać, czy my nie możemy. Ja zapłaciłem 33 zł za jakieś małe frytki. No to jest dalej żart, słuchajcie. Nie, serio, to jest poważnie dalej żart. Zwłaszcza, że tylko jedne będę jadł ja, a reszta chłopaki. Ale przed nami poduszkowiec. I to jest tak, że jak masz duże zamówienie, to masz kolejne okienko. Aha. Ale on nawet jak stanie w tym kolejnym okienku, to będzie blokował to okienko. Serio i będziemy tu stać? Ale typie. Ej, bez jaj, patrzcie, poduszkowiec ma. Witamy w Warszawce, ej co jest... Dobra, słuchajcie, chłopaki już dostali swoje porcje. Maciek ma mieć 3 opakowania, Sebastian ma jedno, ja też sobie, słuchajcie, tutaj jedno swoje biorę. I wobec tego po prostu ty, byku, ja ci dam tą torbę, co? Po prostu dawaj całą torbę. No, więc słuchajcie, oni tutaj jedzą, ja też oczywiście tutaj jem. O, ej, no i patrzcie, no i fajnie. Bardzo dobry challenge. Dobra, słuchajcie, wobec tego wysubskrybujcie kanał, ten czerwony guzik klikajcie tam na dole. My sobie wobec tego jemy fryteczki i wam życzymy też smacznego, jeśli coś jecie. I widzimy się następnym razem. Dobrego drineczka, eleczko i pół!